No cześć, witam. W nowym filmiku chciałem przedstawić Wam unboxing dwóch figurek, jakie ostatnio udało mi się nabyć trochę z zamierzchłej epoki. No, przyznaję. Są to dwie figurki z serii X-Men, Marvel Comics i The Uncanny X-Men z serii Toy Biz. Czyli to jakieś lata 90. No nie pamiętam dokładnie, ale to jakoś 96 tam w górę powiedzmy. Ja pamiętam swoje Toy Bizy, Spider-Many jakie miałem, to właśnie były lata gdzieś 96, 98, coś takiego. No i ostatnio udało mi się nabyć tutaj dwie figurki. Jest to postać Executioner, w Polsce bardziej znany pod nazwą Egzekutor. Taka postać oraz Weapon X. Moim zdaniem najbardziej charakterystyczna figurka, o nie, sorki, najbardziej charakterystyczna postać Wolverina po prostu. Uważam ją za taką najbardziej właśnie charakterystyczną postać, jaka występowała na początku, nie te późniejsze Wolveriny, jakie tam powstawały nagminnie w komiksach, bajkach, w filmach teraz. No i mam tutaj właśnie dwie figurki, jak widzicie, nigdy nie odpakowane. Trochę niezłe jak na tamte lata, tak stare figurki, nigdy nie odpakowane. A dorwałem je okazyjnie na Allegro. Z pozdrowieniami dla Flowing One. No i postanowiłem właśnie, no kupiłem je, to tak z własnego sentymentu, że lubię takie figurki, bo to bardziej są w sumie zabawki niż figurki kolekcjonerskie. Świadczą o choćby o tym punkcie artykulacji, wszystko spinane na nity, zresztą jak zobaczycie później. I taka nie za wielka dbałość o szczegóły, jaka cechowała te figurki. No to były bardziej zabawki, a nie jak te współczesniejsze teraz Marvel Select czy Marvel Legends. A tu mamy z tyłu właśnie pokazanego Sentinela, tutaj Blackbird Jet. No dobra, przejdziemy do unboxingu. Na pierwszy ogień pójdzie Egzekutor. Weapon X zostawię sobie na później. Zobaczę, czy pudełko nie jest tutaj wypaczone przez tyle lat. Przez tyle lat jak było, może pójdzie sprawnie jakoś. Nie chcę tak jakoś hardkorowo tego odrywać, żeby zrywać tutaj całą tą grafikę. Mam tutaj nóż, to na pewno on mi pomoże w tym otworzeniu. Dobra, jakoś to idzie. Powiem Wam w ogóle, że fajna sprawa otwierać tak stare figurki. Na YouTubie nie ma takich sprawdzałem, nie ma takich unboxingów. To tak. I fajnie nagrać taki filmik właśnie z unboxingu takiej figurki. Ogólnie przynajmniej jak dla mnie, ja się wychowałem w czasach Spidermana, w czasach tych figurek, tego boomu w ogóle na te postacie Marvela, czy to Spiderman, czy to jakiś X-Men i tak dalej. I dla mnie to jest po prostu przyjemnością otworzyć po tylu latach, kiedy już jestem dorosły, takie figurki z dzieciństwa, nie kupić już otworzoną, tylko właśnie własnoręcznie otworzyć taką, tak stare, no zabawki, nie ma co tu ukrywać, to nie były figurki kolekcjonerskie, choć wielu ludzi powie, że i to są figurki kolekcjonerskie, no bo po prostu ludzie kolekcjonują do tej pory takie figurki, ja to bardziej kupuję z sentymentu, zbieram jakieś takie lepsze, typu McFarlane, coś takiego, tego typu figurki. No ale co tu się dziwić, więc nie będę mówił o tych, o kolekcjach, co jest figurką kolekcjonerską, a co zabawką, no bo to o tym można rozprawiać bardzo długo. Dobra, o, poszło dobrze. Zaraz przedstawię Wam, jak te figurki się prezentują. W sumie klej po tylu latach nadal dobrze trzyma. Ten blister plastikowy nadal dobrze trzyma tektury tylnej.
Dobra, idzie. A to muszę się już posłużyć nożem, także chwilkę. Nie chcę po prostu pudełka za bardzo niszczyć. Bo pozostawiałem sobie z dzieciństwa jeszcze figurki, raczej no mam figurki oczywiście tego typu Spider-Man, tam parę z X-Menów, ale zostawiałem sobie zawsze pudełka te tylne. Jakoś tak czasami nachodzi taka ochota do poprzeglądania sobie, jakie postacie tam były z tyłu. Dobra, idzie. No i mam. Dobra, mam. Widzicie, ściągnięta figurka. Co tu jest z tyłu? Jak widzicie, do każdej figurki dołączano. A tu przyklejone jest na taśmę. A to też odetnę. Dołączano taką kartę kolekcjonerską. Co to jest? Jakiś Super Heroes Lilandra. 94 Fleer Ultra X-Men, czy 94 rok. No i tutaj coś tam pisze, jaką miała tam jakąś tutaj moc, czy coś, to nie będzie widać. A jakaś tam karta kolekcjonerska. Nie, to chyba numer, tutaj numer 37 jest. Chyba jakiś numer tam kolekcjonerski. A jest pudełko. No i mam figurkę odpakowaną egzekutora. To ściągam z niego blister. No ciekawa sprawa, po tylu latach otworzyć figurkę. A to blister w ogóle fajnie tłoczony jest. Nie będzie widać, ale tłoczony jest. Taki X ma wyżłobiony. Jako od X-Mena. No fajnie pudełko też. Tutaj napis jest na żółtym tym. No i dobra. Bierzemy figurkę. No i figurka, mamy egzekutora. Punkty artykulacji. O matko. No dobra, widzimy. Nogi się ruszają w kolanach. I w miednicy tutaj. Prawa ręka tylko góra, dół. Głowa rusza się na boki. Lewa ręka góra, dół i w łokciu się zgina. A tu z tyłu ma dwa miejsca na... Teraz pokażę. Momencie. Muszę się dobrać do tych pałek. Dobra, mam. Tutaj ma dwie takie pałki. Można było mu to w plecy wczepić jakoś tutaj. O. Jedną. I drugą. Albo mu dać to do ręki, do tej prawej dłoni. Można mu było taką pałkę włożyć. No i tutaj jest taki przycisk, który powodował, że ta ręka... O, ruszała się. To było na zasadzie tak. I teraz... O, widzicie? No, dobra. Takie dwie pałki. No i płaszcz egzekutora, na którego można było nałożyć ten płaszcz. Kawałek jest takiej utwardzanej gumy, ta góra robiona. A same te insygnia, no to już jest materiał. Nawet fajnie siedzi mu na tym, na torsie, nie spadnie tak łatwo.
Dobra. No i z tyłu standardowo można mu ułożyć te jego tonfy. Można tak to prędzej nazwać. No wchodź tu. Nie wiem, w tą stronę, nie w tą stronę. Płaszcz mu przeszkadza chyba. To po co ma to zrobione, jak mu płaszcz przeszkadza to włożyć? O, ta siedzi. Dobra, niech jedna mu tam siedzi. No i egzekutor. Figurka z 90. No nie wiem, którego on roku jest. 90 chyba. 5, 6. Rayman, no jakieś tam lata 90. Odpakowana przeze mnie w 2014 roku. No. No fajne przeżycie otworzyć po tylu latach taką figurkę, z którą miało się do czynienia w dzieciństwie. Nie powiem, że warta była pieniędzy, do wydania takich pieniędzy, jakie tam na nią wydałem. No ale to zależy, kto co lubi. Niektórzy lubią Marvel Selecty, Legendy. Ja bardziej wolałem takie starsze. Dobra, przechodzimy teraz, pozbyłem się pudełek, przechodzimy teraz do... No, jak dla mnie przechodzimy teraz do w sumie takiej wisienki na torcie, Weapon X. Ale tutaj nie będę was katował filmikiem, jak to otwieram. Widzicie, że jest zamknięta. Proszę bardzo, także wrócę za moment, poczekajcie. No dobra, jestem już z powrotem, jak widzicie, pudełko otworzone. Ściągam także górę. No i tu jest z powrotem karta. Sobie odetnę ją. Dobra, mamy kartę. I co tym razem, co tu jest? Wolverine po prostu. Karta Arch Enemies. Nie wiem. A to chyba była podwójna jakaś karta. Tak jakby można było dołączyć jeszcze jedną część tutaj. A to jest z tyłu. A z tyłu są po prostu Wolverine vs Omega Red. Aha, właśnie. I tu druga część pewnie była Omega Red. Dobra, kartę zostawmy w spokoju. Przechodzimy do figurki. No i jest, Weapon X. Tym razem nie ma żadnych żłobień na pudełku. Tylko tu pisze X-Men Home Video Series. Dobra, ściągam. Górne wieko. No i wyciągamy figurkę. Jest, proszę Państwa, Logan w wersji Weapon X. Fajnie zrobiony, podoba mi się jego przedstawienie. Choć fakt faktem widziałem, ale działa to z trudnością. Trzeba będzie rozruszać te części jego ciała po tylu latach. Widziałem wersję, o, zdejmowany jest hełm. No jest taka twarz Wolverina. Głowę ma obrotową, tak? Tak, głowa jest obrotowa. Hełm się zakłada. Nie wiem tylko, czy pas, tak, jest ściągany. Dobra, ściągnijmy. Jak to? Aha, tutaj są bolty. Zejdzie to w ogóle. Dobra, zeszło. Jeszcze z tej strony. Żebym tylko... A, nie urwałem bolca, dobra. Jest ok. Ściągniemy cały osprzęt. No i jest cały osprzęt. Tutaj pas z kablami do hełmu mocowany. Na szelkach. No i sam Wolverine. Toy Bizowski. No, tak jak mówiłem, widziałem lepsze wersje oczywiście z Marvel Selectu chyba, bo Legends tam, nie wiem. To były lepsze wersje jego. No ale to tego, ale... Ale ja tam wolę właśnie takie, można powiedzieć, dla znawców pewnie, jeżeli oglądałem, to kennerowskie wersje takich figurek. Znawcy będą wiedzieć, co to był, kto to był Kenner, jakie to były kennerowskie figurki. Także, no dobra, i punkty artykulacji, jak widzieliście. Noga w górę, w tył, w kolanach.
ręce w łokciach, w barkach, głowa na boki. Nie chcę tu nic urwać po tylu latach, ale trochę trudno chodzę w ogóle. Lewa noga to bardzo trudno chodzi, muszę ją potem powoli rozruszać, bo nie chcę tego urwać, w pasie się nie rusza. No i ponownie zakładamy szelki, hełm na głowę. No i jest Wolverine, Weapon X. Dobra. Fajnie mu zrobili te pazury jego, też z rąk wychodzą. Fajnie zrobione. Tylko dziwi mnie, że nie ma tej lewej dłoni tak samo prosto jak prawej, tylko widzicie, złożona w pięść, jakby można było coś tam osadzić, ale tu nie ma przecież nic, żadnej, no nie było żadnej tej, żadnej broni czy czegoś. Zresztą jego bronią w wersji Weapon X były tylko i wyłącznie pazury, zresztą tak jak zawsze. No dobra, no, to będzie wszystko. Czyli egzekutor i sieć hełm jeden i Weapon X. Mam nadzieję, że się filmik podobał. No to jeszcze odnośnie takich figurek, można je dorwać na Allegro. Widzę, że teraz użytkownik Flowing 1 ma dość dużo takich figurek. Jeżeli kogoś filmik zainteresuje, zaglądajcie na Allegro w dział właśnie zabawek gdzieś tam, Marvel, wpisujcie, czy takie cel, czy coś w ten deseń. Na pewno jakieś takie znajdziecie, jeżeli was to interesuje. Ceny są przyzwoite, także warto kupić coś u wspomnianego użytkownika. No i to by było wszystko na tyle. Dobra. Dzięki za oglądnięcie. Jeżeli bym kiedyś jeszcze znalazł jakieś figurki, to oczywiście też nakręcę unboxing. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie.